Ponieważ udało nam się odzyskać część materiału z obrad ostatniej sesji Rady Powiatu, prezentujemy Państwu te, naszym zdaniem, najbardziej istotne fragmenty bez montażu, tak zwany materiał wyjściowy, za co z góry Państwa przepraszamy. Proszę o przedstawienie Pana Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Szymona Białego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, decyzją Zarządu Powiatu Koneckiego część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stąborkowie przy ulicy Staszica 6 została oddana w trwały zarząd wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie w Stąborkowie. W związku z czym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami została naliczona opłata roczna w wysokości 3828 zł, którą placówka ma uiszczać corocznie. Dyrekcja placówki wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od ustalonych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. Propozycja zarządu powiatu jest taka, aby udzielić bonifikaty w wysokości 95% naliczonej kwoty na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rada może udzielić takiej bonifikaty. Projekt uchwały był pozytywnie opiniowany na wszystkich komisjach. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania, uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę Pana Wybiegała. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pan Naczelnik Szymon Biały nie po raz pierwszy spóźnia się na komisję budżetową i w związku z tym, co gorsza, nie tyle, że się spóźnia, ale merytorycznie nie jest on przygotowany do omawianych projektów uchwał, które mamy akurat na posiedzeniu komisji. I bardzo proszę w związku z tym zarząd Pana Starostę o zdyscyplinowanie Pana Naczelnika, żeby następnym razem był bardziej do tego przygotowany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze zapytanie, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję Panu, Panie Naczelniku. Dziękuję. Naczelniku, jest Pan na sesji Rady Powiatu. Jest Pan na sesji Rady Powiatu. Proszę, ja dziękuję Panu już. Proszę wyciągnąć konsekwencje. Ale dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Występuję jako przewodniczący klubu radnych, ale chyba w imieniu wszystkich radnych chciałbym dwa słowa dotyczące zachowania pana naczelnika Wydziału Gospodarki. Budzi we mnie pewien niepokój tego rodzaju zachowanie pracowników starostwa powiatowego, bo cisną mi się tutaj na słowa tylko, na usta tylko słowa jaki pan, taki kram. Nie może być tak, żeby nam dyktowano, jak my mamy działać. My jesteśmy z wyboru sprawujemy funkcję radnego, mamy mandat samorządowy, także mamy prawo pytać, dociekać i uzyskiwać informacje. Rozumiem, że wniosek pana Pękali był skutkiem radnych, informacji radnych na komisji, którzy byli niezadowoleni z tego rodzaju zachowania pana naczelnika. Także mam nadzieję, że do tego rodzaju zdarzeń jak dzisiaj już więcej nie dojdzie. Bardzo dziękuję. Co do tego całego zajścia, ja oczywiście już rozmawiałem, mam pewne informacje, na następnej sesji szczegółowo ją wyjaśnię. Kwestia oczywiście tutaj pana naczelnika Białego, który się spóźnił, rzekomo się spóźnił na tą komisję. Ja już badałem tą sprawę, ale nie chcę użyć tego, co mówiłem 5 minut temu. Wyjaśnię radnie, przedstawię to, jak to wyglądało w szczegółach. I tyle. Co do 1 maja świętego Floriana Stanisława Zofii, musiał cały kalendarz panie Grzegorzu czytać. Wywołałem tylko święto narodowe 3, chyba największe, nie podlegające dyskusji ani wątpliwości co do naszego całego społeczeństwa, naszego kraju, a innych świąt przy tej okazji nie wymieniałem. Użyłem to jako święta majowe. Także tyle, dziękuję. Panie Starosto, jeżeli Pan pozwoli, ja podtrzymam swój wniosek do Pana, bo ja rozumiem sprawy te, które Pan powiedział, to są jeden rodzaj spraw, niemniej jednak zachowanie Pana Naczelnika jest drugi rodzaj sprawy. Ja wnoszę o zachowanie
nie znam merytorycznego tamtego problemu, którym Pan poruszał, ale proszę, żeby więcej się tego typu przypadki na mównicy nie zdarzały. A tamte sprawy to są inne sprawy. Czy ktoś z Państwa... Bardzo proszę. Zajmę się jednym i drugim. No, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja z uwagi na poprzedniej sesji bardzo długiego zabrania głosu w tym punkcie przez Pana Radnego Pasterczyka postanowiłam się odnieść do tej wypowiedzi, oczywiście po wcześniejszym przesłuchaniu nagrania, gdyż przyznam się, że niezbyt uważnie do końca byłam w stanie wysłuchać tego wystąpienia. Mianowicie, jeżeli chodzi o pierwszą część, tutaj chciałabym się dowiedzieć od Pana Starosty, kiedy kilkakrotnie w sposób kategoryczny żądał od Pana wyjaśnień, Pan Pasterczyk, dlaczego strzeliliście sobie Panowie samobuja, wskazując obary na przewodniczącą. Bardzo bym chciała znać tą odpowiedź, tym bardziej Panie Starosto, że jak wiemy, kilkakrotnie spotykaliśmy się, ciągle Pan prosił, żebym objęła funkcję przewodniczącej Rady Powiatu ponownie. Bardzo przykre to jest, że członek czy radny z PSL-u z tego wynika nie miał wiedzy, że cały czas ta propozycja, jak Pan twierdzi, jest dla mnie otwarta i chciałby Pan, żebym ja tą funkcję objęła. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji ja nie miałam prawa do narzekania, jeżeli chodzi o przewodniczenie Rady Powiatu. Nie wiem, jak koalicja na mnie patrzyła. Ja sama w sobie wiem, że byłam zawsze lojalna do końca wszystkich głosowań poprzedniej kadencji. I to oskarżenie w stosunku do mnie, a myślę, że i również do Pana, że Pan sobie samobuja strzelał w poprzedniej kadencji, jest co najmniej nieeleganckie ze strony Pana Pasterczyka. Ale też Pan Pasterczyk pozwolił sobie, jak to mówi, przypominam sobie w 2000 roku, że radna Helena Obara chciała rozwalić władzę zarządu, a moje działania miałam ja porównywać do świętej matki Teresy z Kalkuty. Otóż oświadczam, proszę Państwa, w 2000 roku na żadnym piętrze w PZU nie spotykałam się, bo nie miałam takiej potrzeby z radnym Pasterczykiem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o próbę rozwalenia zarządu, to ja to nazywałam porządkowaniem zarządu, gdyż wówczas piątki zarządu, trójka panów, swoje funkcje sprawowała niezgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jak też z ustawą o antykorupcyjną. I tak, dotyczyło to właśnie między innymi Pana Pasterczyka, który był członkiem zarządu nieetatowym, a równocześnie był dyrektorem PZU, nie mógł sprawować takiej funkcji, zrezygnował z członka zarządu. Pan Basiak, członek zarządu etatowy, był również prezesem GS-u w Radoszycach. Musiał zrezygnować z prezesa GS-u, zgodnie z zapisami tychże ustaw. I jeszcze trzeci członek zarządu, który zrezygnował z działalności gospodarczej. Czy to było rozwalenie, poddaję pod osąd wszystkich Państwa. Co do drugiej części wypowiedziane przez Pana na temat świętości Matki Teresy, że niby ja miałabym się porównywać do niej, daleko mi jest, ale jest to w mojej ocenie wulgarne. Jeżeli Pan takie rzeczy przytacza nieprawdziwe, są to słowa bluźniercze przede wszystkim też. Ani ja, ani nikt z Państwa nie mógłby się do żadnej świętości porównywać. Po drugie, Matka Teresa z Kalkuty do dziś nie jest świętą. Została wystawiona na ołtarze, ale dopiero w 2003 roku i jest błogosławioną. Także bardzo bym prosiła jednak o zwracanie uwagi na prawdę, a że ja prawdę kocham ponad wszystko, nie muszę nigdy nic odszczekiwać. I słowa, które Pan powiedział, że dawniej osoba musiałaby wejść pod stół i odszczekać. Wulgaryzm w Panu przekracza wyobrażenie człowieka. Ja wolę słowo przepraszam, jeżeli komuś przez pomyłkę powiem nieprawdę, i słowo dziękuję. Również jest to słowem pięknym, jak i też poprosić. Warto o tych słowach pamiętać. Dziękuję, że tak długo pozwoliliście Państwo mi mówić i przepraszam, że na takie tematy własne, aczkolwiek musiałam zabrać głos. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panu Radny Pasterczy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, muszę się odnieść do wypowiedzi mojej przedmówczyni. Nie wiem, jak Państwo to odebrali. Mówiąc o strzeleniu sobie samobuja przez zarząd, miałem na myśli wypowiedź radnej, że
stanowisko dyrektora w Stąporkowie jest obsadzone bez konkursu. To, kto miał być ten sam, mówi obecnego zarządu. Nie jest wybór przewodniczącej Heleny Obary na przewodniczącą Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, jako że byliśmy, nie ukrywajmy, w koalicji. No, nie da się ukryć. Te 4 lata mijały, powiedzmy, dobrze w ocenie od 2 do 6. Przynajmniej moje. Ja przecież dobrze wiedziałem, bo jako członek, jeszcze nie członek PSL-u, ale radny z PSL-u, że radna Obara jest przewodniczącą. To tyle na ten temat. Mówi o tym samobój, ja dokończę. Samobój dotyczył do rzekomego powołania dyrektora Wysłowicza. Natomiast jak wracamy do historii, to nie był temat, proszę Państwa, pewnie, że słowo przeciwko słowu. Ja wiem, to nie chodzi o to, że Państwo musicie mi wierzyć. Pierwsza kadencja, pierwsze 3 czy 4 miesiące to były takie właśnie, że ja plus wymieniony pan Basiak plus dr Werec byliśmy członkami zarządu i to były pytania ówczesnej także radnej pani Obary, kiedy te osoby ustąpią ze stanowiska. Tak się stało, że ja, podobnie jak mój tutaj ziomek 31 chyba marca, też złożyłem rezygnację z uczestniczenia zarządu, chociaż podobno to nie była prawda, bo tu nie chodziło o to, że ja byłem dyrektorem PZU. Ja prowadziłem, proszę Państwa, wówczas byłem rzeczoznawcą majątkowym, prowadziłem działalność gospodarczą. I to mogło ewentualnie być, ale nie robiłem zleceń na temat powiatu, na rzecz powiatu i to nie przeszkadzało, ale powiedzmy, ponieważ każda sesja zaczynała się od pytania, kiedy ustąpimy, ustąpiłem. No i tyle. Natomiast sprawa, o której mówiłem, że odbyła się w pokoju dyrektora na pierwszym piętrze, to już było po moim ustąpieniu i to były zabiegi, to była podobna też grupa, nie pamiętam ile osób, chodziło o zmianę władzy, o zmianę zarządu. I to o to chodziło. I wówczas w kontekście wypowiedzi pani radnej powiedziała, jakby mówiąc o swojej charakterystyce, że to ja nie mówię, że ludzie ją porównują do matki Teresy z Kalkuty. To nie, według mnie to nie było wcale obraźliwe. To jeżeli społeczeństwo czy osoby, które tak się zwracały do pani Obary, tak ją uważały za jej działalność charytatywną czy społeczną, to według mnie to bardzo dobrze. Ja tylko przytoczyłem w kontekście tego, że tu ludzie tak o niej mają dobre zdanie, a tutaj, prawda, zarzuca jakieś tam kłamstwa i tak dalej. I tylko tyle i więcej nie będę na ten temat. Halo, już. Ja tylko króciutko chcę powiedzieć. Powiedziałam na poprzedniej sesji, że nie miałam wiedzy odnośnie pani dyrektor z domu dziecka w Stąporkowie, którą oświadczam od początku szanuję jako dyrektora i widzę zaangażowanie ogromne w pracy i w prowadzeniu tej jednostki przez panią Monikę Krawczyk. Chylę czoło przed pracą tej osoby na rzecz tej placówki. I mam nadzieję, że nigdy zdania nie zmienię. Natomiast w 2000 roku, ja mówię, może, być może pan się spotykał, ale na pewno ja w spotkaniu w 2000 roku u pana nie brałam udziału. Proszę mi wierzyć. Także czy mnie nazywali, czy ja bym miała takie coś powiedzieć, po prostu byłoby to bluźnierstwo w ustach każdego z nas. Dziękuję. Panie radny, tylko pan starosta teraz zabierze głos, ja panu udzielę. Nie, proszę, proszę bardzo. Panie przewodniczący, znam dużo kobiet, ale odróżniam jeszcze póki co od każdą. To było spotkanie, tak byliśmy z panią Obarą w pokoju dyrektora PZU w Końskiej na spokojnej 2. Tam nie było nikogo więcej. To była rozmowa, czy ja przystąpię do obecnej grupy G6. To była też, wiązała się, ja nie wiem kto tam, ja nie pytałem, tylko chodziło o to, żeby zwykłą większość o zmianie, ja już nie będę mówił o balej, zmianie zarządu. I tylko tyle, nic więcej. Ponieważ ja do tego nie przystąpiłem, rozmowy się skończyły i koniec, i nic więcej. Ja panie starosto, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja powiem tak, no, przykładam pewną wagę do dat, ale faktycznie na 27 stycznia na tej sali został złożony wniosek, dzisiaj mija 3 miesiące. Myślę, że całej Radzie jest potrzeba trochę wyciszenia. Myślę, że mamy wiele pracy przed sobą. Cieszę się, że opozycja zauważyła pewną, jak gdyby,
dynamikę czy wzrost działań, to tego nie będę już komentował. I myślę, że tu w części pytań pani radnej Heleny odpowiedział radny Pasterczyk, natomiast wydaje mi się, że w pierwszej, w drugiej, trzeciej kadencji bardzo mocną stroną tej rady, naszej rady powiatu, bo trzy osoby akurat radny Pasterczyk, pani Danuta Leśniewicz i ja jesteśmy od początku, cechowała radę wysoka kultura polityczna. Mówię o tych trzech osobach, że są bez przerwy, czyli bez żadnej przerwy w którejś kadencji. W związku z tym myślę, że wszyscy musimy troszeczkę się wyciszyć, nie wchodzić już w te spory, polemiki. Mamy wiele rzeczy do zrobienia. Ja na koniec chciałem powiedzieć tylko jeszcze to, że w rankingu Związku Powiatów Polskich powiat konecki jest w pierwszej setce, zajął 92 miejsce. Być może nie jest to aż takie bardzo wysokie miejsce, ale jeżeli z województwa świętokrzyskiego powiat kielecki, buski i konecki są tylko w pierwszej setce, to chyba o czymś świadczy na te 13 powiatów. Także idą majowe święta, wyciszmy się, to jest 3 maja, święto narodowe. Myślę, że sesja biegnie już ku końcowi i w tych kategoriach życzę już w tym momencie wszystkim Państwu spokojnych, takich pogodnych, majowych świąt. Piękna pora się robi, jest ładnie na dworze. Odpocznijmy trochę, pracujmy na rzecz dobra powiatu i jego mieszkańców. Dziękuję za uwagę.